Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torii 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Elex II. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku najpierw takie sprawy dosyć organizacyjne, to znaczy poza odcinkiem postanowiłam sobie trochę poekspić i udało mi się wbić z tego, co mi się wydaje, jeden poziom, więc mamy punkty umiejętności i jak widzicie już drugi pasek też mi się powoli zaczął zapełniać, więc to taka sprawa. Poekspiłam. Mówiąc wprost, powybijałam głównie trolle i nie tylko, bo też trochę chyba eleksu udało mi się zdobyć. Dokładnie, będziemy w stanie zrobić sobie jeden eliksir. Ale mam serduszka i mam na przykład serce leśnego trolla i serce zwykłego trolla, więc możemy z tego zrobić jakieś potki. Czyli głównie potki na siłę, ale i również chyba jedna nam się trafi na co? Nie wiem na co. Zaraz zobaczymy. Trafi nam się potka na siłę razy 5 i na spryt razy 1. To jest to, co mam, co możemy sobie tutaj zwiększyć. Także to taka rzecz. Udało mi się też poza odcinkiem zdobyć jeszcze jedną legendarną broń. Koło latarni Jacka, którą znamy z jedynki. I jest to rozpruwacz troli. Jak widzicie, jest troszeczkę gorszy od mojej broni aktualnej, czyli od siekacza. Natomiast no, wymaga tyle samo, żeby go założyć. Również możemy sobie 3 gniazda tutaj wbić. Z tym, że tutaj mamy pod zręczność broń, a tutaj pod budowę tą drugą rzecz, ale siła jest ta sama. Także z takich głównych rzeczy to by było chyba na tyle. Tutaj już mieliśmy te zwiastuny żalu i tak dalej. Ja sobie rozdam teraz punkty. Chciałabym iść w zręczność, także w tą zręczność sobie damy, żeby założyć m.in. właśnie tę broń zwiastun żalu pod rakiety i żeby również odblokować sobie umiejętności, czyli tutaj ślusarza, kieszonkowca. Tutaj nam sporo tych rzeczy brakuje. Będziemy już powoli chcieli rozwijać postać Jaxa. Na razie nie będę szukała tych eliksirów eleksowych, bo mi się po prostu tego robić nie chce. Mówiąc najbardziej wprost. Chwilowo dajemy sobie z tym spokój. Będziemy starali się teraz rozwijać te umiejętności, które tutaj mamy do zdobycia. Myślę, że moglibyśmy sobie rozwinąć jak na razie. Może tą regenerację witalności to jeszcze nie możemy. Ale moglibyśmy sobie rozwinąć na przykład umiejętność twórca broni. Ewentualnie tutaj jakieś te pomniejsze. Tutaj potrzebujemy sprytu, na razie tyle nie mam. Także wiecie co? Twórca granatów. Nauczymy się twórcy broni. Nie wiem, kto mnie tego nauczy, także zerkniemy sobie na szybko. Ja jestem tutaj obok starego konwertera. Tutaj widzę, że w zamku mnie ktoś tego może nauczyć. Także od tego zaczniemy. No i musimy bić mutanty, także to też będzie rzecz, którą zrobimy. No i jeszcze te eliksirki będę chciała sobie wytworzyć. Tylko teraz takie pytanie, czy ja pod siłę mam jakieś umiejętności, które chciałabym jeszcze rozwinąć? Ewentualnie granaty. Tutaj ta broń dystansowa wątpię, że mi się przyda, bo idę w broń ciężką, a nie tutaj w tę bronię. Jak widzicie, moglibyśmy iść tak naprawdę w łuk co najwyżej, ale to mnie raczej nie kręci, więc tego drzewka raczej nie będę rozwijać, bo jak widzicie, to są bronie typowo dystansowe. Ewentualnie granaty będę chciała sobie tutaj rozwinąć, ale to musimy poczekać jak na razie z tym, bo wydamy najpierw punkty w co innego. Porobimy sobie eliksiry, to będziemy myśleć dalej. Tutaj był gdzieś nauczyciel. Jest tutaj Vivian. Mam dla ciebie zapasy. To nie, ale czy mnie podszkolisz? Twórca granatów lub twórca broni. Zaczniemy od twórcy broni. Twórca granatów to będzie rzecz na później. I reszta rzeczy to też będzie rzecz na później. Jak na razie jest ok. Będę chciała dalej tutaj to rozwijać. Musimy zręczność, czyli będziemy musieli bić cyklopy z tego, co widziałam. Mapa. Jeszcze wrócimy do bastionu na moment. Wrócimy do bastionu. W bastionie przyrządzimy sobie mikstury, które mogę. Te w sumie na siłę już mi się nie przydadzą, ale no zdobyłam serduszka, no to to, co zdobyłam, to moje, prawda? Ja widzę, że się tepłam do fortu przez przypadek, a nie do bastionu. To niedobrze. Trochę się zagadałam i trochę się próbuję też rozgadać, bo nie nagrywałam dawno. Te wszystkie odcinki, które ostatnio widzieliście, to były odcinki na zapas. Więc troszeczkę tutaj próbuję żyć. Nagrywam też dla Was na zapas, bo wyjechałam do mojej przyszłej teściowej. Będę wyjeżdżać, więc te odcinki po prostu, które będziecie teraz widzieć, no nie będzie mnie gdzieś tam w domu. Także taka rzecz. Górskiego trolla nie mamy, behemota nie mamy. Mamy na spryt jedną miksturkę i mamy tutaj na siłę aż 5 mikstur. Możemy wytworzyć. Tak, zręczność to jest cyklop, także będziemy starali się szukać jakichś tam cyklopów. I mogę sobie wytworzyć eliksir duży tutaj z Eleksu. Też biłam jakieś mutanty, więc sobie akurat to też wypijemy. I tutaj te potki dla nas na siłę i na spryt. Jak to teraz wygląda? Mamy 59 sprytu, 86 siły. Wybaczcie za świnki morskie w tle, zaczęły nagle sobie piszczeć, bo mogą. Dobra, nauczymy się twórcy granatów, bo mam punkt, więc wykorzystajmy go. Zanim uzbieramy tutaj tę zręczność na kieszonkowca czy na ślusarza, to jeszcze trochę czasu minie. Chociaż na ślusarza będę w stanie, ale to i tak zdobędziemy wtedy nowy punkt, także na spokojnie. Ewentualnie rozwiniemy sobie tutaj z tego drzewka twórcę granatów. Kto mnie tego nauczy? Akurat tutaj Tiark jest w bastionie. Twórca granatów, no granatów nie używam, mam ich parę, możemy wypróbować, ale granaty to jest coś a la broń ciężka. Wiecie, żeby się nauczyć jednego i drugiego, to trzeba mieć tą broń ciężką. Z tego, co mi się kojarzy. Ja zaczęłam przeskakiwać przez płotki przez chwilę. Cześć, Tiark. Kleryk Falk, o. Muszę wspomnieć, że kleryk Falk czasami potrafi być dziwny. Klerycy ściśle trzymają się swoich zasad. Ma to swoje plusy i minusy. Polecasz kogoś szczególnego? Zobaczymy. Jasne. Dzięki, że dałeś mi znać. No dobra, i możesz mnie czegoś nauczyć. I tutaj mamy granaty. On mnie też może nauczyć regeneracji zdrowia, chociaż nie będzie mi na tym aż tak bardzo zależało. Szczególnie, że ja mam regenerację zdrowia, a nie wiem, jak będzie działała tamta regeneracja. Czy one się będą jakoś stakować ze sobą, czy niekoniecznie. Te modyfikatory, czy ja mogę coś sobie założyć? Niekoniecznie. Jakbyśmy mieli do kradzieży jakiś modyfikator, to by było świetnie. Dobra, to jeszcze tak, odznaczymy sobie tego twórcę granatów jak najszybciej. To będę chciała też to budowa. Budowa to chyba były zwykłe trolle. To była budowa? Tak, bo cyklop inteligencja, behemot to była inteligencja, cyklop to była zręczność. Więc chyba takie zwykłe serce trolla jest na budowę. Jeszcze zresztą sobie zerknę, albo skalnego trolla. Kurczę, strasznie tego dużo jest i ja już nie pamiętam. Na budowę. Górski troll, no właśnie. Dobra, górskie trolle jest trochę trudniej znaleźć. W ogóle jakbyście kiedyś grali i się zastanawiali, gdzie znajdują się trolle leśne, żeby grać pod siłę, to bardzo dużo górskich leśnych trolli można znaleźć tutaj w tym obrębie. Konkretnie góry Tawaru. Tutaj jak sobie zaznaczyłam tę czaszkę, tutaj koło tego jeziorka jest ich po prostu milion. I to Wam mówię od razu. Jednego górskiego chyba załatwiliśmy? Nie, to był zwykły. Dlaczego chcę rozwijać kradzież? Bo chcę wykonać zadanie cenne przedmioty szczura i liczę, że uda nam się to zrobić do końca rozgrywki. Będę się starała, żeby to się udało. W ogóle też jeszcze taka rzecz. Udało mi się odnaleźć dwa poboczne zadania i w sumie moglibyśmy się nimi zająć. Zaznaczyłam sobie je na mapie takimi oto osobami. Tu mam jedną zaznaczoną i jeszcze powinnam mieć dziś drugie oznaczenie tego typu. Jedno było tutaj, a drugie było o tutaj na plaży. I tutaj też był troll, chyba. Także chcę Wam pokazać te dwa zadania. Jeszcze... Pasuje mi to miejsce. Jeszcze właśnie takie kwestie poboczne sobie zrobimy, bo w sumie dlaczego by nie. Tutaj jest też przy okazji... O, to jest Elex zwykły. Tu jest też przy okazji latajstwo, więc O, hej. I zmutowane robale. Wow, w ogóle tu jest więcej mutantów, nie? No zdecydowanie, ale wiecie co, to dobrze. To bym powiedziała nawet bardzo dobrze. Bo będziemy mieli sporo eleksów w czystej formie. Mi się wydawało, że z tych potworów to mi tutaj został tylko ten czyhacz powietrzny. Dobra, ja sobie najpierw zbiorę z niego, żeby nie zapomnieć potem. Wiecie, mi się wydawało, że tutaj już nam gówno zostało, tak naprawdę. A tutaj takie rarytasy mamy. Wybaczcie za świnki. Ja mam teraz 3 świnki, bo kupiłam sobie ostatnio, jakiś czas temu już, trzecią świnkę i aktualnie piszczą, bo mnie słyszą. Ale to mam nadzieję, że wam to jakoś bardzo nie będzie przeszkadzać. Wow, gościu! Ja w ogóle się odzwyczaiłam totalnie od gry teraz w Elexa, także wybaczcie, jeżeli będę lamić. Sporo Eleksu, uda nam się zrobić kolejną miksturę i wykupić kolejne umiejętności. To świetnie. Myślę, że za niedługo przyjdzie taki okres, że będziemy mogli inwestować w te, wiecie, polegające na nie zwiększaniu sobie punktów umiejętności, tylko punktów atrybutów. Dobra, nie no, nie będę się leczyć jakoś bardzo. Zołza to tam żyje, czy nie żyje? Żyje. Zajęła się tutaj panami. Sporo eleksu. Bardzo mi się to podoba. Już chyba możemy wykonać kolejne mikstury, z tego co się orientuję. Czy zmutowany robal ma coś w sobie? Ma w sobie eleks. Tutaj... Aha, bo tu się porespiło gówno. Ja pierdolę. Znaczy, wiecie co? Ja chyba nie będę narzekać, bo to byłaby chyba głupota z mojej strony. Jakbym narzekała, że gra mi dała mutanty, no nie? Naprawdę musiałabym być głupia. W takim tempie to ja będę w stanie zaraz zrobić sobie mikstury kolejne, nie? Jakbyśmy tak jeszcze trolle poznaleźli jakieś, to by też było super. Nie no, takiego obrotu to się nie spodziewałam. Myślałam, że to są trupy. Może tu jest tego więcej? Moment, coś było w samochodzie. Zwykły złom. No dobrze. Okej, to tak, chcę wam pokazać zadanie. Jakbyście się zastanawiali, gdzie zdobyć tą legendarną broń, czyli ten postrach troli, tak to się nazywało, to tam w latarni morskiej można znaleźć. To tak na przyszłość. Tu są jakieś itemy. Papierosy. Dobra, pozwólcie, że już tego zbierać akurat nie będę. Tutaj na dole, w tym oto kanionie, możemy znaleźć questa. Ostatnio tutaj baba do mnie biegła, jak sobie właśnie chodziłam, się przestraszyłam, powiedziałam, że nie, że idę stąd, bo nie chcę, żeby mnie ktoś zagadał bez waszej obecności. Gorzej, że tej pani to chyba już tutaj teraz nie ma, bo ona chyba musiała się mnie przestraszyć. Dobra, to tak, tak, tak. Tak. Aha, bo tutaj się inaczej porobiło. Siup. 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 Nie udało się. Dobra, nie w ten sposób. Tak. 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 Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Myślicie, że do końca i teraz do końca. Dobra, co mamy w środku? Modyfikator niepodatności, mały napój eleksowy, dopalacz podnieś mnie, duża torba eleksitu i 2 papiery toaletowe. I to miękkie. W ogóle ja okradłam teraz tę kobietę, to do mnie doszło, że mam to jako kradzież. No cóż, bywa i tak. Mamy też torbę z eleksitem, ja sobie je pootwieram. Elex w czystej formie też moglibyśmy w końcu, wiecie co zrobić. Kupować sobie, nie? A, pustelnik, ona śpi. Czego tu szukasz? Mówisz do mnie? A jest tu ktoś jeszcze? Oczywiście, że do ciebie. Co tak ostro? Już ja ci pokażę ostro, kochany. Nie widziałam cię tutaj przedtem, dlatego lepiej stąd wypierdalaj. Wyglądasz znajomo. Może gdzieś się już spotkaliśmy. Czyżby? To jak się nazywam, skoro coś ci świta? Trudhilda, nie znam takiej osoby. Jessie, Letycja. Jessie. Ładne imię. Szkoda, że nie moje. Letycja. Niezupełnie. Trudhilda. Dobry strzał, ale jednak pudło. Słuchaj, dosyć tych zgadywanek. Marnujesz tylko mój czas. Skoro nawet nie znasz mojego imienia, to nie masz po co się tutaj szwendać. Spadaj. Mamy nową misję. Nie masz nic lepszego do roboty niż się tu kręcić? Milcząca pustelniczka. I co ja mam z nią zrobić? A, tutaj mamy czegoś po... Aha, dobra. Czyli to by wyjaśniało, dlaczego tam jest jakiś gościu, nie? Dobra, czy coś tu jeszcze jest fajnego do zebrania? Raczej nie. Zebraliśmy eliksir relaksowy, to mi powinno wystarczyć. Mogę sobie już tutaj zdjąć ten znacznik, skoro ją znalazłam. I wychodzi na to, że ten chłop, który tam jest, to jest związany właśnie z tym zadaniem. Widzicie, jak wszystko się pięknie układa? Wystarczyło tylko trochę pobiegać poza odcinkiem i nagle zadania same się skądś biorą. Może nawet trolle się zdążyły odrodzić, które gdzieś tutaj były w okolicy. Bardzo w to wątpię, ale byłoby fajnie. Nie powiem, że nie. No dobrze. Tutaj mam właśnie też zaznaczoną postać i prawdopodobnie chodzi o nią, bo mamy dosyć spory obszar tutaj zaznaczony. Więc wątpię, że musimy chodzić po całym obszarze. Spróbujemy tutaj zagadać do tej osoby, co jest na dole. Widzicie, tam ktoś jest. I co ciekawe, on chyba zamiata piasek? Grabiami? Przepraszam, jeśli przeszkadzam, ale co tutaj robisz? A jak myślisz? Oczyszczam świat z brudu. Załatwiłeś sobie idealną pracę. Nie wymądrzaj się. Lepiej się ciesz. Nikt inny się tym nie zajmuje. O jakim brudzie mówisz? Nigdzie go nie widzę. No tak. Nie masz bladego pojęcia, o co mi chodzi. Twoja ignorancja mnie poraża. Zdradź mi zatem, co tu się dzieje. W kosmitach. Odkąd przybyli, wszystko się popsuło. Co to dokładnie znaczy? W świecie narasta negatywna energia. Nie da się jej dostrzec, ale znajduje się wszędzie. I wystarczy pomachać miotłą? To nie jest byle jaka miotła. Cechuje się wyjątkowym włosiem. Bardziej miękkim i dłuższym niż zazwyczaj. Poza tym rzuciłem na nią zaklęcie. Dzięki temu przywiera do niej całe zło. Mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Potrzebuję nowych mioteł. Jeśli przestanę zamiatać, wszystko pójdzie na marne. Moja luba Megan zapewne skleciła już parę nowych. Zdajesz sobie sprawę, że zamiatasz piasek z powrotem do oceanu. Jak ci już raz powiedziałem, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Woda pozbywa się większości zanieczyszczeń. A, rozumiem. Gdzie powinienem szukać Megan? Mieszkamy w niewielkiej chacie na zachód stąd. Stoi w cieniu latarni morskiej. Mało kto traktuje nas poważnie. Tam otacza nas cisza i spokój. Jasne. Ile mioteł ci przynieść? Skoro pytasz, 6 by wystarczyło. W ten sposób zgromadzę zapas na kolejne tygodnie. Co dostanę od ciebie w zamian? Trzymam przy sobie sporo kryształków. ci odstąpię. Dostarczę ci te miotły. Dziękuję. Nie masz pojęcia, jak bardzo mi pomogłeś. Gdy dotrzesz do Megan, przekaż jej, że przysłał cię Wayne. Odezwij się do niej po imieniu. Inaczej cię zlekceważy. Nabijało się z nas zbyt wiele osób. Człowiek staje się przez to ostrożny. No i dobra, widzę, że zadanie się wykonało. Jak po grudzie. Nowe zadanie. 6 mioteł mam przynieść. Na szczęście ona jest tu blisko teleportera, tylko trzeba zlecić w dół. Jak tam? Zrespiło się już coś? Nie. Na co ty liczysz, babo? Że nagle będzie tutaj kolejna chmara potworów? Chciałoby się. No to sru. No teraz już wiem, że się nazywa Megan. Ty pewnie jesteś Megan. Owszem, jak mogę służyć? Przysłał mnie Wayne. O, wciąż żyję. Wspaniałe wieści. Od wielu dni nie dotarły do mnie od niego żadne nowiny. Wszystko z nim w porządku? Tak, nic mu nie jest. Bardzo przykłada się do grzebania w piasku. Nie osądzaj go tak surowo. Też początkowo uważałam to za dziwne. To znaczy? Praca czasami tak go pochłania, że zapomina się o siebie zatroszczyć. Poprosił mnie o nowe miotły. Trzymam ich na składzie wystarczająco dużo. O ile mioteł dokładnie mu chodziło? 6. Proszę, weź je. Czy przekażesz mu też wiadomość? Powiedz, by wracał do domu. Niech znajdzie trochę czasu na odpoczynek. Dobrze mu to zrobi. Nie ma sprawy. No dobra, zdobyłeś informację. To idziemy w takim razie oddać zadania. Nie spodziewałam się, że będzie z tego jakiś taki mini questik, chociaż w sumie no, spotkałam 2 osoby na mapie. Myślałam, że to będą 2 odrębne jakieś questy, a jednak okazało się, że to jeden. Ale w sumie spoko, też trochę punktów doświadczenia wejdzie. Będziemy mieli chyba nowy poziom z tego, co widzę aktualnie. Więc będziemy mogli sobie dać dalej w zręczność. W sumie mogłabym tym razem zrobić sobie napój eleksowy. Wydawało mi się, że tam coś łazi. Niestety, nie tym razem. No, troszeczkę teraz skiepściłam, że sobie wlazłam tu. Ale w sumie możemy też trochę popływać. Zobaczycie sobie, jak to działa. Ja chyba tutaj pływałam po tych wysepkach, bo pamiętam, że właśnie zwiedzałam tutaj okolice nabrzeża. Ale widzę, że nie wszędzie, bo tutaj na przykład nie wydobyłam siarki. Coś tu leżało. O, siarka. No dobrze. Jeszcze gdzieś jakaś siarka? Chyba nie. I co? Masz wszystko, o co prosiłem? Przyniosłem ci miotły. Doskonale. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, bym pracował dalej. Oto twoja nagroda. Więcej niestety nie mogę ci dać. Nie szkodzi. Dziękuję. A przy okazji twoja dziewczyna sugeruje, byś wrócił niebawem do domu. Megan bardzo się o ciebie martwi. Pójdę do domu, jak tylko tutaj skończę. Co ty powiedziałeś? Ten przeklęty piasek włazi wszędzie. Ktoś musi to posprzątać. Dobra, nie wnikam. Gościu jest ciekawą postacią. Tutaj sobie zaznaczyłam trolla i tutaj mamy też jakiegoś trolla. Bardziej by mnie teraz interesowały te cyklopy. Ale moment, przecież my teraz będziemy bili dużo cyklopów. Dobrze myślę. Mutanci w Karakis. No oczywiście, atakujący cyklop. Dobrze, to świetnie. To bardzo nam niemało brakuje do kolejnego poziomu. Będę chciała sobie zrobić na pewno tutaj... O, będę mogła już dać w to, dobrze. Ale zręczności więcej i tak się przyda. Dobra, teraz moment, bo muszę pomyśleć, co byśmy mogli zrobić dalej. Parę jakichś potworków by się przydało, żeby sobie dobić ten nowy poziom, żeby nie zaczynać na razie z tamtym. Tylko tak luźno sobie pobiegać. Może byśmy tutaj się tepnęli na te południowe klify i przeszli się w stronę tego trolla. Zobaczymy, czy jakiś tutaj będzie. Czy już wszystko powybijałam, czy nie. Bo nie wiem, czy byłam akurat w tych stronach. Wiem na pewno, że no, z jakiegoś powodu mam tutaj znacznik. Albo zostawiłam go na przyszłość, bo nie biłam tego trolla. Czy tam cyklopa, czy tam nie... To chyba cyklop tu był, wiecie? Teraz mi się kojarzy, że tu byliśmy z Kają. To znaczy, że cyklopa tutaj zostawiłam. To w sumie na plus, bo zręczność też nam się przyda. Dobijemy sobie poziom. Będę mogła zrobić więcej eliksirów na to. Tutaj też były chyba potwory w tej kopule. Dokładnie, mamy cyklopa. I mamy też czyhacza, czyli mamy w sumie dwa w jednym. Dobrze, weźmiemy sobie gniew na sam początek. Tutaj coś powinno być pod tą kopułą. Zostało tylko gówno i ruiny. Tu jeszcze jacyś ludzie żyją. A to łupieżca. To wiecie co, to jest bez sensu. Pomogę szlamoplujowi, bo mogę. Cześć, panie szlamopluj. Wolę bić łupieżce, mamy już nowy poziom zresztą. Spoko. Dobra, z tych łupieżców już nie będę nic zbierała. O, proszę, cudownie. Żyła Aleksu zawsze też jest super. Aż 6 Eleksu. Ja bardzo żałuję, że się wcześniej nie nauczyłam tego wydobywania na lepszym poziomie, nie? Może oni mają tego więcej. Mroczny Elex macie? To nie biorę akurat. Nie biorę, bo mam go nadto. Tu jest jakaś broń. Grzmiąca lufa. No i to chyba legendarna kolejna. Sprawdźmy. To chyba ciężka broń. Tak wygląda. Grzmiąca lufa. Broń ciężka. Wygląda na to, że legendarna, bo ma złote te tutaj rzeczy. Miotacz pocisków. Mamy rakietę w takim razie. Mamy miotacz pocisków. Mamy tutaj harpuny i działa. I granaty ręczne też. Muszę pamiętać o tym. Dobrze. Przyszłam też tutaj, bo liczę, że może być jakaś kolejna żyła. Na przykład tutaj Eleksu. I dlatego tutaj wlazłam pod tą kopułę. Ale widzę, że już chyba nie znajdę. Dobra, trochę od dupy strony wyszłam. Ale teraz będzie mnie interesował ten cyklop. O proszę, ileż tutaj jest tałatajstwa, jak to miło. Jak dużo was tu. Gdzie jesteś? Ważne, by go nie wyrzucić gdzieś w pizdu. Wiecie, no Elex też się przyda. Dzisiaj trochę ekspimy. W sumie spoko. Aż 2 Elexy z tego są. W sumie to mnie to cieszy. Tam są kolejne. Gniewu nie mamy. Fajnie. Wow, strzelasz we mnie. Zołza chyba go ustrzeliła. Dobra, jest was więcej, ale ja bym najpierw się zainteresowała jednak panem cyklopem. Chociaż one chyba będą mnie teraz atakować równocześnie. Tu jest jeszcze człapacz. I to nie jeden. Oj, ty to gnije. Ten człapacz jest najgorszy chyba, wiecie? Dobra, musimy trochę polatać. Wow! Dobra, trzeba się wyleczyć, bo będzie źle. No, ale przepraszam, ty to wypiłeś? Jax, zrób coś ze sobą. No, Jax! No nareszcie, ile można. Lepiej cyklopa bić. Chyba jeszcze tak cios i on nie będzie mógł się ruszyć aż tak. Albo będzie mu to dawało jakieś obrażenia. Zołza chyba się położyła. Cyklopa chcę najpierw. A ten czyhacz mi przeszkadza. Shit, dobra. Wyleczymy się? Jezu, ten człapacz jest po prostu tragiczny. Dobra, moment. Bo wy mnie wkurwiacie bardzo. O, chciałam bić tamte, no ale dobra. Nie wyszło, to nie. Tak jest git. Dobra. O, jeszcze Tryton! Beautiful! Czy ja już widzę ten Elex, nie? Ja już widzę te mikstury. I już jest mi dobrze na serduszku, nie? Wiecie co? Może trochę polatamy, bo ten Tryton to jednak ma jakieś problemy ze sobą. Jax. Dobra, wiecie co? Nie, bo jak on mi spadnie, to dopiero będę miała przekichane. Lepiej trzymać je jakoś tak w miarę tutaj nad nami. O, najlepiej w tę stronę się kierować z tym biciem. Seriously? Nie trafiłam go? Super. O, patron! Dzień dobry! O, Holender! Jest was aż dwoje! To też beautiful. Zołza chyba zdechła. Jax. Dobra, bo tamten nie leci na mnie, to nie. Dobra, bo widzę, że wy sobie nic nie zrobiliście z tego. Jeszcze czyhacz. Tu jest w ogóle Elex porozwalany, nie? Okej, dobra, dostałam trochę. Z dwoma patronami się jeszcze nie biłam. Dobra, Zołza wstała. Jeszcze tak ze 3 ciosy. Super. Zołza jakby się tym czyhaczem właśnie zajęła, to by było super. Zrobimy jakiś zapis taki kontrolny, żebym nie umarła. Cześć, czyhaczku. W sumie to przy tobie to już... Nawet jak ty ci oberwę, to nic się nie dzieje. Pięknie, powiem wam, naprawdę. To był exp, na który wszyscy czekaliśmy. I to były elementy eleksowe, na które też żeśmy wszyscy czekali. Dobra, i ten czyhacz jeszcze tutaj mi gdzieś leży. Jeszcze ty. Dobra, jak mi spadnie, to najwyżej polecę za nim. Mam tylko nadzieję, że zbiorę to. Kurwa, nie zbiorę tego. Ja pierdolę. Tak coś czułam. Trudno się mówi. I tak mamy tego sporo. Dobra, udało się zdobyć punkt umiejętności i atrybutów. Zręczność dajemy. Dzięki temu możemy się nauczyć. Możemy się nauczyć. Czego się możemy nauczyć? Dobra, widzę, że w spryt też mogę dać, więc dam sobie. Dzięki temu możemy się nauczyć umiejętności ślusarz. Umiejętności ślusarz nauczy nas Tiark lub w bastionie Tiark nas nauczy, z tego co widzę. Nie Tiark. Inna osoba, ale w sumie też na plus, że jesteśmy tutaj, bo dzięki temu będę mogła... Gardok nas chyba nauczy, czy tam Gardok, zapomniałam jak on się nazywa. Gardok się chyba nazywa. Akurat idzie. Tak, Gardok. Pokaż mi, co potrafisz. Umiejętność ślusarz. Dalej będę chciała umiejętność kieszonkowiec odblokować. Potrzebujemy do tego naprawdę dużo punktów zręczności. Ale już tak, już jeden na pewno możemy sobie tutaj zrobić punkcik. Możemy sobie wytworzyć... O, matulu... Dobra, to się wstrzymam na razie z tym. Mogę sobie pod zręczność zrobić miksturę. I teraz pytanie, czy zrobić sobie tutaj atrybutów? To będzie aż 6 punktów. Wiecie co? Zrobię sobie. Zrobię sobie, bo aż tak aktualnie nie potrzebujemy... aż tak bardzo nie potrzebuję teraz innych rzeczy, czyli umiejętności. Atrybuty mi się bardziej przydadzą. To już odczepiamy. Zręczności potrzebuję. Mogłabym sobie dać tutaj jeden punkt, ale będę chciała w ten spryt dowalić. Dobra, jestem w stanie dać 3 punkty w spryt. A jeszcze inne umiejętności, jak to wygląda. Pancerz, to musimy w budowę 1 punkcik. Tutaj budowa. Tutaj też możemy się już tego nauczyć. Tutaj już nic. No to bym chciała jeszcze co najwyżej. Inteligencja. Dobra, dajmy sobie w ten spryt na fulla. Ewentualnie w tą... Dobra, w spryt. Żeby zakończyć te umiejętności, brakuje nam tak naprawdę teraz 1 poziomu. Tak? Czy nie? Nie, dalej mam za 2. To dobrze, to super. A czy ja mogę jeszcze od kogoś kupić Elex? Pewnie mogę. Ale to akurat bym się wstrzymała. Tutaj mi pokazuje jakąś miksturkę. Stałą. A gdybyśmy tak po nią poszli... Ewentualnie tutaj jeszcze coś mamy. Stara huta żelaza. Tutaj zostawiłam, ale nie mogłam znaleźć. Tu mamy atrybuty jeszcze. Gdzie jeszcze mamy jakieś atrybuty? Tu jest miksturka, ale nie znalazłam jej. Tu mamy jakiś kompleks i mamy aż 2 mikstury. No i tutaj też mamy 2 mikstury. Wiecie co? Zróbmy sobie tutaj to miejsce. Jak my stoimy z czasem? Bo ja sobie tak spaceruję. Ach, wiem, bo tutaj byli ci goście. Ach, chuj, wiecie co? Już jest ten moment. Że ci łupieżcy już mnie po prostu wkurwiają. I to już jest po prostu ich kres. Wiesz, że depczemy po klamotach trupów. Fajnie. Wiem. No super. Może coś tu fajnego się znajdzie. Gdzie jesteś? Aha, bo chodzimy w kółko. Wow, ktoś coś wysadził. Cześć. Dobra. Widzę, że oni raczej nic specjalnego nie mają. Żeby stali mi na drodze. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Powinnam być w całkiem przeciwną stronę, no ale przy okazji. To w sumie spoko. Tutaj na dole mamy. Aż dwie mikstury. Pięknie. Wow, a ten taki silny był, bo? Jeden łupieżca na 2 strzały, a inni na ile? Na więcej? Wow, kurwa, co tu się dzieje? Coś nagle wybuchło. A ten łupieżca to taki silny. Dobra, idę pomóc Zołzie, bo ona wtedy mi też pomoże. A, bo to jest, są dwaj tacy silni łupieżcy. To co, może spróbujemy sobie? Dobra, widzę, że to się nie zda egzaminu. Będziemy musieli go powalić sobie. Aha, gościu zdążył zdechnąć sobie, okej. I sru. Zołza akurat też zdążyła sobie chyba umrzeć. Pięknie. Kolejny Elex w czystej formie. Mamy żyłę, aż 6 będziemy mieli Elexu. Będziemy mogli dzięki temu pakować Jaxa dalej w ten spryt. I w inne umiejętności. I teraz tak, sprawa miksturek, żeby je tutaj wszystkie... Aha, bo tutaj jest teren zaminowany. Moment. Tu jest mikstura na dole, pod samochodem chyba. Nie? Tu jesteś. Super, czyli mamy ten mały eliksirek. Jeszcze ten duży gdzieś tutaj powinien być. Znaczy duży, ten taki średni. Raczej oni go nie będą mieli przy sobie, tylko będzie gdzieś indziej. Bo to byłoby co najmniej dziwne. Mam nadzieję, że znajdziemy, bo jak nie, to będzie mi trochę przykro. Skrzynia granatów to akurat może się przydać. Pięknie, mamy cię. Witam. I jeszcze sobie safe otworzymy. Dobrze, to spróbujemy sobie zrobić tak. 3, 5, 2, 8. Nic z tych rzeczy. 6, 7, 5, 4. Ej, moment, bo tutaj mnie gra nie blokuje, nie? 1, 2, 0, 5. Dobra, to może tak. 2, 4, 3, 9. Dwójka weszła. Nie udało się. To jeszcze raz. Wiemy, że 2 wchodzi. To teraz tak, może zrobimy 4. Tutaj nie weszło 3. 1 damy i 6. Musi być 0. Potem tam. 5. Może 7. 0. 8. Czemu tam nie wchodzi nic? To może 7... 7 już dałam, to nie. Może coś wcale nie takiego dużego. Może 3. Może właśnie coś wielkiego. 9. 3. 5. Jezus, no co za save? 6. 2, 6, 5, 4. Nie może być 4. 2, 6, 5, 6, 7. Okej, 7 weszło na końcu. hakujemy. To może tak 2, 7, 6. Nie może być tak. 4, 6. Aha. 3, 7. Dobra, większe coś od dwójki. Potem 7 jest większa od tego. 6. To może 6, 5. Nie. 5, 4. 4 weszło. 2, coś, 4, 7. Nie no, 9 to tam nie było na pewno. A, dobra. 2, 4, 7. Jeszcze raz. 2, 5, 4, 7. 4 nie może być. To musi być większe, czyli 6 na przykład. 7. Nie może być. 8. 2, 8, 4, 7. Ruda żelaza, paczka papierosów i kasa. Nie opłacało się to ani trochę, powiem wam. Aż zdążyło się zrobić widno, zanim ja to otworzyłam. Dobra, to co? Wypijemy sobie eliksirę. Niżej, tak myślałam. Siup i siup. Jeszcze jeden z punktami atrybutów by się nam przydał. To możemy też odznaczyć. Tutaj coś mamy. Ewentualnie. Tutaj jest coś też na atrybuty. Ewentualnie tutaj. Tutaj też. Gdzie jeszcze jakieś atrybuty mamy? Tutaj, śnieżna osada. To zobaczymy. Ach, tu jest kolejne połacie mutantów. Aha, bo to jest część questa. Ale mi pokazuje tą miksturę gdzieś w tym miejscu, ale to pewnie mi pokazuje typowo w tej osadzie. Dobra, to na razie stąd spieprzamy. Tutaj jest niby w depozytorium, tutaj coś jest. Ale to może niekoniecznie. Tutaj nie. Dobra, no to na razie chyba dupę z tego mamy. Ewentualnie tutaj coś jest jeszcze. Możemy zerknąć. Stara huta żelaza. Ok, tutaj jest, zostawiłam też sporo przeciwników. W porządku. O, cześć. Najwyżej będzie troszeczkę dłuższy odcinek. W sumie się nacieszę. Serio, bomblos, wiesz? Wiecie co? Dajcie spokój. Dobra, zobaczymy. Może coś znajdziemy. W ogóle muszę wam się pochwalić, że jak właśnie biegałam poza odcinkiem, to znalazłam jednego przeciwnika, którego spotykamy w jedynce. I był to konkretnie przeciwnik, który się nazywał... Kurde, już zapomniałam jak. Ale nie wiem, czy pamiętacie, w jedynce, w miejscu, gdzie było to takie jeziorko koło Goliet, to tam właśnie chodziły sobie te stwory. I zapomniałam ich nazwy. Ale udało mi się dorwać je. Jakoś na B się nazywały. Ale ja kompletnie zapomniałam. Dobra, strzelam, że ten eliksir jest tam na dole. Ale zerkniemy też tutaj przy aucie, czy nie ma. Tutaj nie ma. O, witam serdecznie. Średni napój. To wygląda tak, jakbym ja tutaj była skronim. A to ciekawe. Dobra, mamy to, więc kolejny atrybut sobie dajemy w spryt. I teraz moglibyśmy sobie jeszcze ich poszukać gdzieś. Tylko gdzie ja jeszcze znajdę te eliksiry? A jak ja teraz z tym Elexem w czystej formie mam? Mam 12, czyli jeden jestem w stanie sobie wytworzyć. Więc ewentualnie jakbyśmy znaleźli jakieś mutanty, to też bym była w stanie. Gdzie tutaj jeszcze mogą być? Tutaj przy tej śnieżnej osadzie, no ale tam nie chciałam iść. Tutaj może być. Ewentualnie tutaj. Stary zakład chemiczny. Tu właśnie się kręciło też sporo mutantów, pamiętam. O, witam serdecznie. W sumie cieszę się, że Cię widzę, kolego. Wow, udało mi się uniknąć lasera. O, ja pierdziu, się wpieprzyłam. Ale tu jest cudownie. To jest duża liczba potworów. Ło kurwa, dobra, nie przeżyjemy tego w ten sposób. Jeszcze czyhacz się wpierniczy. I tutaj jeszcze pewnie coś mam za plecami. Dobra, zrobimy tak. Dobra, możesz się wyleczyć w sumie. Nie przeszkadza mi. Ja będę je troszeczkę tutaj stunowała. Będziemy ładować. Może załatwię tego cyklopa za niedługo. Zołza sobie jakoś tam poradzi. Nie wiem, w co trafiam. Staram się w tamtego cyklopa. Żeby mieć jednego na razie, ale widzę, że one... Wszystkie mi się potwory nakładają na siebie. No, akurat się uchybił. Jeszcze cios. Cześć, patron. W sumie ciebie to mogę z broni. Wiecie co, Jax dziwnie walczy, jak nie mamy tarczy. Dobra, delikatnie. Dobra, wy się tam zajmujecie sobą. Zołza chyba umarła. Trafiasz ty w to. Cześć, pan czyhacz. Chciałabym w tego cyklopa. Spoko. Radzę sobie. Ten czyhacz to mi, wiecie, gówno zrobi, nie? Cześć. Jeszcze tarczę sobie założymy. No i dobra. Czyli kolejne 2 punkty do zręczności właśnie zdobyłam. Jak tak dalej pójdzie, to za niedługo będziemy w niebie. Dobra, tutaj powinna być jeszcze jakaś miksturka na expa, także wejdziemy do środka i poszukamy. Tutaj gdzieś jakiś expik płynny, te sprawy. Powinien być gdzieś, może w sejfie. Kolejny sejf do hakowania. Odcinek się nam przedłuża, ale spróbuję sobie coś zrobić. 7, 4, 2, 1. 4 weszło. To może tak. 5, 4, 3, 2. 4, 3, 2 weszło. To może 6. Nie może być. 6, 7. Nie może być. 8, 4, 3, 2. Pięknie. Gotowe. Niestety to nie w tym miejscu był eliksir. Ale w sumie to w porządku. A wyżej mogę się dostać? Nie mogę, także musimy tutaj zbadać obszar dosyć dokładnie. Bo być może mam, wiecie, ja mam orientacyjnie zaznaczony znacznik. Być może jest na zewnątrz po prostu ten eliksir, a ja jestem ślepa. Także warto będzie zobaczyć po prostu tutaj przy tym płocie. No niestety nie widzę. Ej, czy to też nie jest to miejsce, gdzie ja byłam z Kronim? I czy ja tego eliksiru po prostu nie no właśnie. Mi się wydaje, że bardzo możliwe, że ja już go wzięłam. Ewentualnie jest tutaj. Spróbujemy wyłamać. To było tak, to było tak. Tak. Właśnie nie tak prosto. Super. No i piękniej do końca. Może tutaj jest? Nie, ale mamy doświadczonego myśliwego. I torbę Elexitu. Bardzo możliwe, że ten eliksir już po prostu tutaj zebrałam z tego miejsca. Skoro tutaj byłam z Kronim U4, to bardzo jest to możliwe, ale na pewno nie wzięłam tego na atrybuty. To jestem tego pewna. Dobra, nie zebrałam z jakiegoś przeciwnika. Być może serduszka nie wzięłam. Tak, nie wzięłam z cyklopa. Nie wiem, czy ja widziałam już kątem oka gdzieś tutaj tą miksturę, czy nie? A, tu był człapacz, dobrze. Wiecie, tych budynków trochę tutaj jest, więc bardzo możliwe jest wiele rzeczy. No, nie powiem, dziadostwa jest jeszcze tutaj naprawdę dużo. Jest chociażby kolejny tryton. No chciałam zrobić unik, ale coś mi nie wyszło. Weźmiemy troszeczkę tutaj się... No. Ten eliksir może być wszędzie, chociaż podejrzewam, że będzie właśnie w tamtym punkcie, gdzie sobie mniej więcej zaznaczyłam. Czyli przy tym człapaczu gdzieś. Ewentualnie tam na wieży jest. Witam patrona. Okej, nie doleciałam. Czyli tam chyba na górę się nie da po prostu dostać. Ewentualnie nie na tym etapie. Spróbujemy sobie pochodzić tutaj. Cześć, panie człapacz. Może być także tutaj. Jest na przykład na którymś z tych kominów. Ależ tu jest dziadostwa. Wszystko mnie atakuje. Nie, tutaj nie ma. Cześć, Zołza. No i dobra, i wy się tutaj oczywiście nie dostaniecie. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że... zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten odcinek. Myślę, że zmyjemy się stąd, bo zrobiło się tutaj dosyć niebezpieczne i po prostu zrobimy sobie potkę jeszcze już za moment. Tylko nie wiem, czy będę mogła się teraz tepnąć. Mogę się tepnąć. Dobra, to zrobimy sobie potkę. Ja mam punkt atrybutu? Nie mam. Ale ja mogę zrobić chyba teraz dwie potki, także to możemy zrobić. I będziemy jeszcze uczyć się tej ostatniej umiejętności z tego sprytu. Dobra, zrobimy tak. To będzie dobry pomysł. Więc w takim razie tutaj możemy zrobić dwa eliksiry. Robimy. Pijemy je, gdzie one są, u góry. Cały czas się mylę, nie? Pijemy oba. Mamy nowy atrybut. Możemy sobie dać teraz w spryt jeden punkt i dzięki temu możemy się nauczyć tutaj umiejętności. Tego nas nauczy tutaj babeczka w zamku. Nie, to jest depozytorium, ale w zamku też nas babeczka nauczy. Także nauczymy się tego, wydamy kolejne punkty, myślę, że w zręczność, chociaż ta budowa też za mną chodzi, ale tą zrękę chcę ze względu na to zadanie rozwinąć, szczególnie, że też zdobędziemy sporo serc tych cyklopów i też w sumie zdobyłam ich parę. Więc to też jest na pewno na plusik dla nas. Mam teraz dwa, ubijemy jeszcze dwa cyklopy, to będziemy mieli 8 i teraz uda mi się prawdopodobnie 2 wbić, czyli to będzie 10. Wybacz nam, Stwórco. Myślę, że w takim wypadku powiedzie nam się za niedługo zrobienie tego zadania ze szczurem. Czego możesz mnie nauczyć? Punkty atrybutów. Tylko ja nie mam teraz punktu umiejętności. Nie przemyślałam tego. Pani Mądralińska taka ze mnie. Tutaj niby sobie zaznaczyłam, ale już chyba go zebrałam. Tutaj mi pokazuje, że jest, ale go nie znalazłam. Góry Tawaru. Czy to naprawdę coś się kiedyś działo? Dobra, spróbujemy to szybko zdobyć. Jeszcze. Chociaż wygląda na to, że mogłam już to wziąć. Jest złom, kryształ. Do dupy z tym kluczem. Ten skurwiel mnie wykiwał. Tu jest jakieś zadanie. Dobra, to wiecie co? Zrobimy sobie tutaj save'a i zaczniemy od tego. Dzięki Wam jeszcze raz serdecznie. Do kolejnego odcinka. Cześć.